Policjanci postanowili wylegitymować kierowcę i pasażera osobówki, gdy zauważyli, że jadą bez pasów. Funkcjonariusze podjęli pościg za uciekinierem. Ten pościg kierowany był w stronę Jarkowic. Mężczyzna, który kierował tym pojazdem, te elementy, które wykonywał na drodze, manewry były skrajnie niebezpieczne. Prędkość dochodziła do 190 km na godzinę. Kierujący wyjeżdżał na naprzeciwległy pas ruchu, w związku z czym ci, którzy prawidłowo poruszali się drogą, musieli zjechać, aby uniknąć zderzenia czołowego z tym pojazdem. Następnie pościg przeniósł się do Jarkowic. Tam policjanci ustawili blokadę. Mężczyzna był więc zmuszony, by się zatrzymać. Gdy funkcjonariusze próbowali go wyciągnąć z auta, ten gwałtownie ruszył i potrącił lubawskiego policjanta. Szczęśliwie temu policjantowi nic się nie stało. Natychmiastowo również dołączyli do dalszego pościgu. Muszę również wspomnieć o tym, że pasażer, który był w tym pojeździe, wyrzucał przez okno przez cały okres trwania tego pościgu elementy metalowe, które potem, jak się okazało, były to specjalistyczne elementy do przecinania opon w samochodach. Funkcjonariusz, który prowadził pojazd z referatu ruchu drogowego, tylko dzięki jego umiejętnościom i omijaniu tych elementów, które były wyrzucane na drogę, nie doszło do żadnego wypadku. W Jarkowicach na drodze polnej mężczyźni porzucili auto i próbowali uciekać pieszo, jednak policjanci szybko ich dogonili, obezwładnili i zatrzymali. Kierujący 32-latek próbował oszukać policjanta, udając brata bliźniaka. Badanie wykazało, że miał w organizmie amfetaminę lub metamfetaminę. I kierowca, i pasażer usłyszeli zarzuty.